Hej, hej, witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam rozwiązanie i omówię dziewiąte zadanie maturalne z matury majowej 2023. Przeczytajmy wprowadzenie do zadania. Wątroba człowieka bierze udział w przemianach substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym. Wątroba wytwarza dziennie około 1200 ml żółci, która jest następnie zagęszczana. I magazynowana w pęcherzyku żółciowym. Enzymatyczny rozkład lipidów w przewodzie pokarmowym jest wspomagany przez żółć. Teraz czas na polecenie. Uzupełnij poniższą tabelę tak, aby zawierała informacje prawdziwe dotyczące procesów zachodzących w wątrobie. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie. Pierwszy proces to jest deaminacja, czyli rozkład aminokwasów. Każdy aminokwas po rozłożeniu będzie dawał nam amoniak i ketokwas. Kolejny proces to ma być proces prowadzący do produkcji glikogenu z glukozy, a więc będzie to glikogenogeneza. Przeanalizujmy kolejne polecenie. Wyjaśni. W jaki sposób żółć wspomaga enzymatyczny rozkład lipidów w przewodzie pokarmowym. Tutaj przykładowe rozwiązanie. Żółć rozbija duże krople tłuszczu na mniejsze, co zwiększa powierzchnię kontaktu lipidów z rozkładającymi je enzymami, co ułatwia procesy trawienne. Tutaj kluczem do prawidłowego rozwiązania tego zadania. Było wyjaśnienie, dlaczego żółć jedynie wspomaga, a nie umożliwia. Bo żółć sama w sobie nie odpowiada za enzymatyczny rozkład lipidów. Ona tylko ten proces wspomaga. Więc trzeba było napisać, co takiego robi, czyli że rozbija duże krople tłuszczu na mniejsze. I pamiętając, że ona tylko wspomaga, a za samo trawienie lipidów są odpowiedzialne enzymy trawienne, trzeba było tutaj znaleźć korzyść, która. Płynie z żółci, z działania żółci właśnie dla tych lipidów, czyli w jaki sposób żółć pomaga enzymom rozkładać lipidy. I tutaj chodzi o zwiększanie powierzchni kontaktu lipidów z rozkładającymi je enzymami. Jak mamy jedną dużą kulkę, no to jej powierzchnia będzie mniejsza niż na przykład 100 małych kuleczek, i w ten sposób właśnie żółć, kiedy zmniejsza. Krople tłuszczu rozbijając je na mniejsze to zwiększa powierzchnię kontaktu z enzymami, które to odpowiadają za procesy trawienne lipidów. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił Waszą wiedzę, a rozwiązywanie zadań maturalnych będzie coraz łatwiejsze. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Zorganizowana Matura. Jeśli odcinek Ci się podobał, Zostaw łapkę w górę, komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć.